Radio Conchita. To są Pielce, Polski. Wypadaj. Polski wypadaj. Wypadaj pieśni. I mamy telefon jeszcze, bardzo prosimy. Tylko prośba o przyciszenie. Prośba o przyciszenie radia, bo ktoś odebrał. Proszę bardzo, słuchamy. Prosimy. Jest, tak, jest ktoś? Halo, halo. Niestety. A to jeszcze ścieżka dźwiękowa z filmu. Proszę bardzo. Prosimy. Halo, halo. Proszę bardzo. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Ty mówi Teres z Warszawy. Proszę ojca, ta piosenka, abyśmy byli jedno, to kojarzy mi się z niebem, z rajem. Ja czytałam taką książkę i właśnie tam jest tak opisane, że właśnie w niebie, w raju jest taki nastrój, że wszyscy są jednym i chwalą Boga, uwielbiają Boga. No i właśnie to mi się ciągle kojarzy. To chciałabym to powiedzieć. Szczęść Boże. Szczęść Boże, no na pewno jedno jesteśmy tam. Przecież trudno nam jest wyobrazić sobie to do końca. Proszę bardzo, słuchamy. Ale jest telefon, niech pan przyciszy radio, dobrze? Radio przyciszamy i mówimy. Proszę bardzo. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Chrystus. Na wieki wiekowane. Witam ojca Janusza sympatycznego. Witam pana, jakie imię pana? Jerzy, no albo Kozina Szchorzowa. To jak dwie osoby w jednym? No bo ja kiedyś dzwoniłem pod takim nazwiskiem. Proszę ojca, ja mam taką serdeczną prośbę, bo jest 99. rocznica objawień fatimskich. To jest taka wigilia setnej rocznicy objawień, ale te objawienia dalej mają moc, tak po mnie. I żeby ci pielgrzymi, którzy tam są, bo ja akurat nie mogę tam dojechać, tak mówiłem ojcu dyrektorowi, że ja jestem Arab. Nie mam tylko przyświadczenia. I proszę ojca, żeby westchnęli do Matki Bożej Fatimskiej, bo to jest taki port z nieba. I to są te przepowiednie wszystkie. A ponadto jeszcze, bo tu słuchałem, ja dopiero wszedłem do domu, to słuchałem o tym potopie szwedzkim, to tam jeszcze była taka sprawa, że to Matka Boża przygotowała króla Jana Kazimierza, bo był żale po prostu Europy przez tych różnych innowierców różnych. Nie? A 25. pielgrzymka Radia Maria do Częstochowy to jak 25 tysięcy tych żołnierzy sobieskiego Podwiednia. Pozdrawiam wszystkiego najlepszego, szczęść Boże. Pozdrawiamy panie Józefie i szczęść Boże, modlimy się razem i czuwać będziemy już o północy razem. A teraz słowa, które też dzisiaj powiedział ci z dyrektor Radia Maria po tej pierwszej przy świętej rozpoczynającej nasze pielgrzymowanie wieczorem o godzinie 18. Kochani księża biskupi, kochani księża biskupi, księże biskupie, który dzisiaj przewodniczy, Bóg zapłać. Bóg zapłać za to, za dzisiaj i zawsze, za dzisiaj i zawsze. A kto przewodniczył w Ameryce, kochani? No. Bóg zapłać księdzu biskupowi Stanisławowi i za słowo też,
Ameryce, Gwardo i księdze biskupowi Edwardowi zapłać. Ksiądz biskup będzie o 12 odprawiał mszę świętą przed cudownym obrazem i z ojcem Grzegorzem, żeśmy załatwili przed momentem, żeby to w Radiu Maria transmitować. Niech się modlą ludzie w nocy też, prawda? A misjonarz wieloletni będzie głosił kazanie. Tak, Bóg zapłać księdzu biskupowi Tadeuszowi. Powiedziałem, ksiądz biskup Tadeusz Łoski zawsze mówił, Tadeusza nic nie rusza. Tak, on był Tadeusz właśnie. Bóg zapłać wszystkim kapłanom z całego serca wszystkim kapłanom. Co by było, gdyby nas nie było? Ale kochani, tu jest taki jeden kapłan, który doprowadził do Ojca Świętego miliony Polaków, do tego wielkiego Polaka, zastępcy Chrystusa wtedy na ziemi, wielkiego świętego. Ojcze Konradzie, Bóg zapłać, że ojciec jest. Nie ojciec, pokażcie ojca, koniecznie, ale ojcze, w górę serca, proszę ojca. Diabeł się zemścił, ale Matka Boża jest i ojciec żyje, także alleluja i do przodu. Proszę ojca, co nas nie zabije, to nas wzmocni, śpiewa pan Wróblewski, tak. To jest normalne, że jeżeli my służymy Chrystusowi, jeżeli głosimy Ewangelię, to diabeł się będzie denerwował, no tak czy nie? A nie czujecie tego, jak wy coś dobrego robicie? Nie jest tak? Ale jeszcze jest jedna zasada. Tej nie powiem, żeby was nie przerazić. Tak. Trzeba iść dalej. To nie było przypadkowe, że tydzień po odejściu Ojca Świętego do domu Ojca w Polsce tacy, jaka to obłuda była, że tak kochają Ojca Świętego, płakali, chodzili, a tydzień potem tak uderzyli, żeby uderzyć już w Jana Pawła II i znaleźli się tacy zaraz. Telewizorni zaraz występowali, prawda? Autorytety. Zatłuc, zabić. Ale nie zabili ani Ojca Świętego, ani Ojca Konrada. Jakkolwiek cierpi, na pewno do dzisiaj. Ja życzę Ojcu, no, to jest czyściec. A niebo jest tylko raz w życiu. Kto ma na ziemi, to nie ma tam. Także życzę długo tutaj i starszej służby. Nie wiem, czy wiecie, że ojciec Konrad dalej z siostrami Antoninkami przyjmuje Polaków. I mówcie jedni drugim o tym. Nie musicie chodzić do jakichś tam Greków, czy jakkolwiek ich szanujemy, czy jakichś innych, ale iść Polak do Polaka. Zgodzicie się? Polak ma trzymać z Polakiem, katolik z katolikiem i tak dalej. I to nie jest żaden nacjonalizm, to jest najpierw kocha się własną rodzinę, a później sąsiadów, prawda? Także ojcze i siostry Antoninki nam dali, działają bardzo mocno. Bóg zapłać jeszcze raz i wszystkim kapłanom. A to kamienowanie to nie było, to oni co trochę kamienują, bo tam mają taką metodę. Jak się nie da wyciszyć, to ośmieszają, a jak się nie da ośmieszyć, to wszystko robią, żeby zniechęcić, żeby zniszczyć fizycznie, psychicznie i najlepiej, żeby katolicy kamienowali katolików, a zwłaszcza katolicy księży, żeby duchownych, biskupów. Takim drugim, którego tak kamienowali, to kto to był? Ksiądz arcybiskup? No, świętego Szczęsnego Felińskiego to wyrzucił car z Warszawy. A arcybiskupa Wielgusa wyrzucili ci, którzy mówili, że są Polakami. No, widzicie? No nie tak było? No. I jeszcze
ludzie znaleźli autorytety i w telewizorniach, samosąd nie z tej ziemi. Trzeba trzymać i wspierać tych, którzy są kamienowani. Pomyślicie, że to tak łatwo psychicznie wytrzymać? Dobrze, że jeszcze ilu ludzi nie wytrzymuje. Kiedyś ten znany biznesmen Kluska, nie pamiętam jak mu na imię, Roman, tak? Mówił nam, takie świadectwo dawał w naszej uczelni, mówił, że gdyby nie Jezus miłosierny, to bym oszalał. Nie jeden taki, z którym tak postępowali, stracił zmysły. Dlatego nie kamienujcie nigdy. Nigdy nie kamienujcie. Jak wygadują, są mi tacy katolicy, że w niedzielę idzie do kościoła, a zaraz po mszy już żyje z nienawiści do kościoła i do księży. To jest brat? To jest siostra? Gdzie tam? W rodzinie różne rzeczy mogą być, ale to się w rodzinie załatwia. Prawda? No tak czy nie? Jak coś u was w rodzinie jest, to lecicie po sąsiadach, jaki to mąż jest, albo żeście posprzeczali z mężem, albo z żoną. To przecież to rozum nie ma taki, co tak leci. To przecież trzeba trochę roztropności, prawda? Wszystko załatwia się w czterech ścianach, po cichu i oko szklane, twarz drewniana, uśmiech. I już, prawda? Jasne, że tak. I dlatego w kościele też tak, a nie katolicy lecą i na kościół wygadują, na księdza. A myślicie, że takiemu księdzu na parafii, jak on jest sam, przedwczoraj rozmawiałem z takim księdzem, na parafii coś 400 ludzi, mówię, księże, a jak ksiądz wyżyje? I dwa kościoły. Jak utrzymać te kościoły? Prawda? Jak utrzymać to wszystko? A zaraz się znajdą, jak i taki, to taki, ksiądz żądał pieniędzy. To, że powie, że człowieku, nie przychodziłeś rok do czasu do kościoła, teraz przychodzisz do ślubu, to powinieneś to sobie też wziąć pod uwagę przecież, nie? Jesteś katolik czy nie? No to kto ma to utrzymać ten kościół? Zgodzicie się? No, na wódkę ile dajesz? A na kościół ile? Także, kochani, my musimy trzymać, dbać o dobre imię kościoła wszędzie. Wszędzie i nie dajcie się zwariować. A jak coś nie tak robimy, to powiedzcie nam, normalnie jak siostra i brat. Siostra i brat nie kamienują się nawzajem. Dzięki wszystkim jeszcze raz. Wszystkim tym, którzy zorganizowali tą pielgrzymkę z całego serca. Kochani, gdyby nie wy, to by tego nie było. Jak tak patrzę na te transparenty, jutro mam nadzieję, że będzie może z 5 osób więcej. W każdym razie, no słuchajcie, w tym roku jest dużo tych wydarzeń, wielkich wydarzeń religijnych i tak ci ludzie to też nie wszędzie pojadą. To już za kilkanaście dni będzie sam następca świętego Piotra. Tutaj zobaczcie, jak tu wybudowane już piękne te wszystkie, prawda, takie, ile to mogło kosztować. Myślicie, że tak sobie myślę, ile ta jasna góra, to utrzymać to ja tak podziwiam. Tych ojców też, to nie jest takie proste i brać. Wszędzie zresztą, wszędzie. A telewizja nie kosztuje, myślicie? Taka kamera ile kosztuje? Wiecie, ile kosztuje taka kamera jedna? Bez obiektywu. Ojcze Janie, jeżeli pomylę się, to niech ojciec powie. Ale jak żeśmy kupowali, to było chyba 50 tysięcy euro. Kiwa, że tak. Dobrze pamiętam. Bez obiektywu. 50 tysięcy euro. To ile my musimy razy jakoś tak poprosić, ludzie, pamiętajcie o telewizji trwanej. A ile tych kamer? A te samochody transmisyjne? A te transmisje? A tylu ludzi ilu jedzie? A radio, a telewizja to jedzie teraz na świat. Także dziękujemy wam za to myślenie. Za to myślenie wszystkim. Gdyby nie wszyscy ci myślący ludzie, tego by nie było. A jest już trochę nas. Może więcej niż czterech. No. W jednej rodzinie. W jednej rodzinie. Nie w całej Polsce. Kochani, jeszcze raz z całego serca Bóg zapłać. Bóg zapłać siostrom. Też się chciałem podzielić. Także mamy cztery zakony w Radiu Maryja. Żeńskie. Redemptoryści wiadomo, ale otóż siostry nazaretanki,
pierwsze, później siostry Loretanki, no to będzie 5. W każdym razie z Ameryką 5. Siostry Loretanki w Ameryce, pozdrawiamy też. Siostra Miłosierdzia, 1, Anna. Siostra Grażyna, werbistka, doszła w tym roku, dziękujemy też. To jest dobry początek. I siostry, no właśnie. Także patrzyli na księdza biskupa Ignacego, ordynariusza diecezji świdnickiej i ma takie bardzo dobre siostry rodzone, franciszkanki rodziny Marii. I właśnie i te siostry też przyszły do nas. Nie jego rodzone siostry, ale siostry z tego zgromadzenia są w sanktuarium i za to bardzo dziękujemy. Za wszystkie siostry. Dlaczego mówię? Bo pomyślcie, dziewczyny, chłopaki, wnuki, wnuczki i co zrobić ze swoim życiem, tak żeby iść do nieba, a nie tylko tu na ziemi, żeby tylko jeść i nic więcej. I taki później typ wegetatywno-łóżkowy, prawda? A nie tak do przodu, taki leni duchowy. Co zrobić? Dla Kościoła, dla Polski, dla świata, tych misjonarzy potrzeba. Także jeszcze jedna sprawa. Dzisiaj tu jest z nami, są z nami, ale najpierw jest jubilat srebrny. Z Chicago przyjechał niedawno, dopiero co był w Ameryce, już jest ojciec Zbigniew Pienkos. Ma 25 lat kapłaństwa, dyrektor Radia Maryja. On pokazuje się dobrze, tak jakoś by szczuplał bardzo. Tak. Jest ojciec Jacek Cydzik. Nie ma jeszcze centrali w Katyptonacie, ale ojciec jest i pewno zrobi. Jest ojciec Jacek. Niech się ojciec pokaże. No. Tak, dobrze wygląda. Dziękujemy bardzo. No i wszystkim ojcom dziękujemy z Radia Maryja. I myślę, że Radio Maria, myślę o sanktuarium świętego Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. Jutro kustosz tego sanktuarium, ojciec Andrzej Laskosz, ma urodziny, ale nie sam, razem ze swoją siostrą bliźniaczką. Bożego błogosławieństwa życzymy i dziękujemy za jego posługę. Nie będę mówił, które, ale 18 lat skończył. W każdym razie tak, wszystkim dziękujemy. Jeszcze muszę powiedzieć, że dzisiejszą uroczystość transmituje telewizja Trwam, Radio Maryja, ale również telewizja Matki Angeliki w niemieckim języku IWTN. A więc pozdrawiamy wszystkich katolików niemieckojęzycznych. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Was. Dziękuję Wam za Waszą modlitwę i budujemy porządną Europę, a nie taką nieboszczkę. Tak czy nie? Trzeba odrodzić tę Europę. A więc Niemcy, Szwajcarzy, Austriacy, katolicy, bierzcie się też do roboty. Razem z Polakami, oczywiście. Dziękujemy bardzo wszystkim jeszcze raz. Oddajemy się Matce Bożej. A jutro będziemy od samego rana. Zapraszamy o 20:00 akatyst. Piękne śpiewy różaniec. Apel jasnogórski o 21:00. Zapraszamy. A teraz oddajemy się Matce Bożej. A oczywiście ojcom chciałem podziękować na ręce ojca Jana Króla. Oczywiście. Ojca Jana Króla, któremu bez niego nie byłoby też tego kościoła, żebyście wiedzieli, ile on się napracował tam. Ile musiał tam myśleć nad tymi rachunkami, żeby zapłacić. Ile musiał namyśleć. Maryjo niepokalana zawsze dziewico, z wdzięcznością wspominając dzień, w którym oddałem się całkowicie do Twojej dyspozycji. Proszę Cię dzisiaj na nowo. Posługuj się mną wedle Twojej woli. Uczyń ze mnie posłuszne narzędzie w Twoich dłoniach. O Matko Chrystusa i Matko Kościoła, dla ratowania dusz ludzkich w Ojczyźnie naszej i w całej
Matko Najświętsza spraw, bym codziennie ponawiając całkowite oddanie się Tobie, stawał się coraz bardziej Twoją pomocą dla sprawy Chrystusa na ziemi. Amen. Maryjo,
i wieczór naszej modlitwy, refleksji już w czasie rozpoczętej pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Chrzcią. Bardzo prosimy. Niech będzie chwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze i wita. Teraz i zawsze. Ja jutro podam wam Polski. Ja jutro się wybieram do Częstochowy, do parafii Troszowic. Ale chciałem też powiedzieć, że w poniedziałek 11 jest rocznica, może 73 Rzezi Wołyńskiej. Flagi, pasowałby flagi wywieźć w Polsce. Oczywiście, dobra myśl. Kto ma, myślę, że już coraz więcej mamy tych flag, to właśnie wywieźmy na zasadzie tego, że pamiętamy o tamtych bohaterach i tamtych bardzo zniszczonych, zabitych w straszny sposób. Dobrze, dziękuję za pomysł na zadanie. Pozdrawiamy to bardzo. No, dziękuję, szczerze Boże. Szczerze Boże. Thank you.
7 minut po 23. Słuchają Państwo Radia Maryja i nasz wieczór modlitwy, czuwania też z pielgrzymami, którzy zbliżają się do tej góry. Może już ostatnie godziny przygotowują, może już w drodze. Pozdrawiamy gorąco tych wszystkich. No i już część jest obecna oczywiście tam. Przypomnę, o godzinie 12 o północy będziemy się łączyć z kaplicą cudownego obrazu Matki Bożej Królowej Polski i transmitować mszę świętą dla naszych słuchaczy, tych, którzy podróżują, tych, którzy będą także tej nocy z nami. Bardzo prosimy. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Mówi Joanna z Kielc. Proszę, jak słusznie zauważył, to tak jest. Piękne słowa zauważył, że najbardziej tchórzliwi są księża postępowi. No i dzięki Bogu, że my jesteśmy zacofani. No, pięknie to brzmiało i chciałabym zacytować, jeśli można, z dzienniczka siostry Faustyny dla wszystkich właśnie dzielnych kapłanów. Taki werset, czy mogę? Prosimy. Podziwiam tyle upokorzeń i cierpień, które podejmuje ten kapłan w całej tej sprawie. Bo tylko Bóg może dawać taką odwagę, bo inaczej ustałaby dusza. Ale widzę z radością, że te wszystkie przeciwności przyczyniają się do coraz większej Bożej chwały. Wiele Pan ma takich dusz. O wieczność nieskończona Ty wyświetlisz wysiłki dusz heroicznych, bo za te wysiłki ziemia płaci im niewdzięcznością i nienawiścią. Takie dusze nie mają przyjaciół, są samotne, w tej samotni potężnieją, czerpią siłę od Boga, chociaż z pokorą, ale i z odwagą stawiają czoło wszystkim burzom, jakie z nimi uderzają. One są jak dęby niebosiężne, są niewzruszone w tym. Jest tylko ten sekret, że czerpią siłę z Boga. Cokolwiek potrzebują, mają dla siebie i dla innych. Swój ciężar dźwigają, ale umieją i są zdolne innych ciężary dźwigać. Są to słupy świetlne na drogach Bożych, które same żyją w świetle i innych oświecają. Same żyją na wyżynach i innym, mniejszym, umieją wskazać i dopomóc do wyżyn. No te słowa pięknie określają wszystkich dzielnych kapłanów, którym dziękuję w dzisiejszym dniu, bo takich mamy, dzięki Bogu, wielu. A jeśli mogę, to ojcu Rycykowi w szczególności, bo siostra Faustyna to pisała oczywiście, miała na myśli wtedy kapłana księdza Sopoćkę, ale też w dzisiejszych czasach to myślę, że ojciec Rydzyk tak zmienia Polskę, ale zmieni też i Unię. I tutaj cytowany jest w radiu Potok, a ja chciałabym, jeśli mogę, jeszcze dwa zdania z Zawieruchy Krzyżacy, jeśli można, nie przedłużam. Tak, słuchamy Pani Anno. Więc mistrz Konrad von Jungingen, który był przed Urlikiem, mówił o sobie, że jest woźnicą zakonu, któremu leńce z rąk wypadły. Myślał o nim przed klęską, bo ją przewidywał już, że ona nadejdzie. I powiedział takie słowa: nie dbają o duszę, nie licują się ciał tego ludu, a wojny toczą ku rozpostarciu swej chciwości i uczynili z niego niewolników, a nie nauczając go przykazań Bożych, wskazują go na jeszcze większe męki piekielne, niż niby w pogaństwie żył. Przeto przyjdzie czas, że wyłamane im będą zęby, będzie ucięta im ręka prawa, a prawa noga ochromi, uznali grzechy swoje. To było według objawień świętej Brygidy i zrozumiał wtedy ten mistrz, że gmach budowany na cudzej ziemi, cudzej krzywdzie, wsparty na kłamstwie, podstępie, srogości, nie może się długo ustać i równie od jednego uderzenia potężnej ręki polskiej. I tak mi się troszkę kojarzy, że dzisiaj może równie, ale z ręki boskiej. No i chciałabym podziękować bardzo naprawdę wszystkim dzielnym kapłanom. Dzięki Bogu, że oni istnieją. Polski ta iskra przy pomocy Bożej wyjdzie. Panem Bogiem jeszcze raz pozdrawiam wszystkich. Dziękuję Pani Anno, pozdrawiam również Rzymę.
Jaga Pałki. Zapraszamy wszystkich naszych słuchaczy, kto nas słucha, do modlitwy brewiarzowej, do komplety na zakończenie dnia. Zapraszamy, korzystamy z tomu trzeciego wydania skróconego. Hymn Wszystkie nasze dzienne sprawy, strona 1016, a potem psalmodia 1173 i 1020. Serdecznie zapraszamy kogoś z naszych słuchaczy do modlitwy, także teraz na antenie. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu, Synowi Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Amen. Alleluja. Kończy się dzień, kolejny dzień naszego życia. Chcemy uczynić na koniec sumienia, podziękować dobremu Bogu za wszelkie dobro i również przeprosić Go za to, co było brakiem dobra, było złem, było słabością, było naszą też naszą grzesznością. Uczyjmy to w chwili ciszy, czyniąc rachunek sumienia.
się nad nami, Panie. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. I daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Wszystkie nasze dzienne sprawy przyjm litośnie, Boże prawy, a gdy będziemy zasypiali, niech Cię nawet sen nasz chwali. Twoje oczy obrócone, dzień i noc patrzą w tę stronę, gdzie niedomajność człowieka swojego ratunku czeka. Odwracaj nocne przygody, od wszelakiej broń nas szkody, miej nas zawsze w swojej pieczy, stróżu i sędzio człowieczy. A gdy już niebo osiędzie, Tobie wspólnie śpiewać będzie. Boże, Trójcy niepojęty, święty na wiek wieków święty. Amen. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość. Jeśli się dźwignął z utrapnienia, miłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę. Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał. Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie. Złóżcie należne ofiary, miejcie nadzieję w Panu. Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Znieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza. Więcej zalałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina. Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu. Wnieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana. Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana. Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpojrz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny. Powierzam ducha mojego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. A Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłania, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się, Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą stali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Amen. Noc spokojną, śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie, słodycze i nadzieję nasza witaj. Do Ciebie wołamy,
wygnańcy z synody owych. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc o tym rozpadowym. Przeto, orędowniczko nasze, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Bóg zapłać, my się za nim modlimy. Stanisław z Kraśnika, z parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękujemy bardzo Panie Stanisławie. Pozdrawiamy serdecznie. Zapraszam na skrót wiadomości z kraju i ze świata. Na Jasnej Górze rozpoczęła się jubileuszowa 25. pielgrzymka rodziny Radia Maryja. W tym roku modlitewne spotkanie odbywa się pod hasłem Gdzie chrzest, tam nadzieja. O godzinie 18 sprawowana była msza święta, której przewodniczył ksiądz biskup Ignacy Dec. W homilii ordynariusz Świdnicki wskazywał, że doroczna pielgrzymka rodziny Radia Maryja jest publicznym przyznaniem się do Chrystusa przed ludźmi, jest też wyznaniem wiary. Przybywamy na Jasną Górę, by dziękować Bogu za 25 lat działalności ewangelizacyjnej Radia Maryja, za promowanie w tym radiu wartości ewangelicznych i patriotycznych, mówił ksiądz biskup. Dyrektor Radia Maryja ojciec Tadeusz Rydzyk dziękował zebranym za współtworzenie katolickiej rozgłośni i dzieł, które przy niej wyrosły. Apelował też, by dbać o dobre imię Kościoła. Centralnym punktem dwudniowej pielgrzymki będzie niedzielna Eucharystia, sprawowana o godzinie 11. Mszy świętej przewodniczył będzie i homilię wygłosi ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Transmisja na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. W Warszawie zakończył się szczyt NATO. Główne ustalenia obrad to rozmieszczenie 4 batalionów sił NATO w Polsce i 3 krajach bałtyckich. W drugim dniu szczytu członkowie sojuszu potwierdzili wsparcie dla Ukrainy oraz potępili umyślne destabilizowanie sytuacji na wschodzie tego kraju przez Rosję, poinformował sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Sojusz potwierdził też swoje zobowiązania dotyczące bezpieczeństwa w Afganistanie oraz wsparcia finansowego dla sił i instytucji tego kraju po 2016 roku. Następny szczyt NATO odbędzie się w 2017 roku w nowej kwaterze głównej w Brukseli. Na zakończenie obrad prezydent Andrzej Duda powiedział, że NATO i Polska odniosły sukces na szczycie. Prezydent USA Barack Obama zaznaczył, że NATO wysyła jasny sygnał. Będziemy bronić każdego członka sojuszu. Wzmacniamy obronność i zdolność odstraszania. Równolegle ze szczytem sojuszu w całej Polsce odbywały się pikniki NATO. W programie imprez znalazły się pokazy wojskowe, koncerty i bezpośrednie transmisje z obrad odbywającego się w stolicy szczytu sojuszu. Pikniki w 16 miastach wojewódzkich zorganizowały wspólnie Telewizja Polska i Ministerstwo Obrony Narodowej. Rząd na posiedzeniu we wtorek przedstawi opinię na temat prezydenckiego projektu dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Komitet Stały Rady Ministrów udzielił projektowi pozytywnej rekomendacji. Resort finansów, a także związkowcy chcą powiązać obniżony wiek ze stażem pracy. PGNiG chce wydobywać metan z kopalń węgla. Prezes spółki Piotr Woźniak podpisał aneks do porozumienia z Międzynarodowym Centrum Doskonałości w tej sprawie. Współpraca w ramach centrum ma przyczynić się do rozwoju nowych metod odzyskiwania i gospodarczego wykorzystania metanu jako surowca energetycznego. Przy marszałku Senatu powstanie Polonijna Rada Konsultacyjna, która będzie doradzać Izbie w sprawach dotyczących Polonii i Polaków za granicą. Tak zdecydował Senat podczas czwartkowego głosowania. Członkowie Rady zostaną wybrani spośród reprezentantów organizacji polonijnych. Prawo i Sprawiedliwość cały czas cieszy się dużym poparciem. Gdyby wybory do Sejmu odbyły się na początku lipca, na PiS zagłosowałoby 39% badanych. Wynika z najnowszego sondażu COBOS. PO uzyskałaby 15% poparcia, Nowoczesne 14%. Do Sejmu dostałoby się jeszcze ugrupowanie Kukiz 15%. Na partię Pawła Kukiza zagłosowałoby 8% badanych.
Polska zajęła negatywne stanowisko w sprawie prokuratury europejskiej. W Bratysławie odbyło się nieformalne spotkanie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej. Duża część państw członkowskich wyraziła wolę osiągnięcia kompromisu w sprawie ustanowienia prokuratury europejskiej. Polska wskazała jednak na wiele nieuzgodnionych jeszcze elementów rozporządzenia. Unia Europejska zatwierdziła listę 195 projektów z zakresu infrastruktury transportowej. Wśród nich jest 17 projektów z Polski. Polskie projekty dotyczą głównie modernizacji infrastruktury kolejowej, a także portów. Unia Europejska wesprze też budowę systemu zarządzania ruchem drogowym na sieci TNT. Polska otrzyma dofinansowanie na łączną kwotę 1 900 milionów euro. W ubiegłym roku po raz pierwszy w historii w całej Unii Europejskiej było więcej zgonów niż narodzin, poinformował unijny urząd statystyczny Eurostat. W 2015 roku zmarło około 100 tysięcy więcej osób niż się urodziło. Oznacza to po raz pierwszy ujemny przyrost naturalny w Unii Europejskiej. Komisja Europejska podjęła decyzję o zakończeniu współpracy Unii Europejskiej z koncernami tytoniowymi w zakresie walki z przemytem i handlem nielegalnymi papierosami. Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Krystalina Georgieva zapowiedziała jednocześnie, że Komisja będzie kontynuowała walkę z przemytem i nielegalnym handlem wyrobów tytoniowych. Pół roku po masowych napaściach seksualnych na kobiety podczas Sylwestra w Kolonii sąd skazał dwóch pierwszych sprawców na kary więzienia. W Sylwestra w okolicach kolońskiej katedry doszło do napaści rabunkowych i seksualnych na kobiety. Na policję zgłosiło się wtedy łącznie około 1200 poszkodowanych osób. MSZ Rosji poinformowało o wydaleniu dwóch pracowników ambasady USA za działalność niezgodną ze statusem dyplomatycznym. Dzień wcześniej wydalenie dwóch rosyjskich urzędników ogłosił Departament Stanu w reakcji na wcześniejszy atak na dyplomatę USA. Korea Północna wystrzeliła ze swej łodzi podwodnej pocisk balistyczny. Test przeprowadzono na wodach morskich po wschodniej stronie Półwyspu Koreańskiego. Jest to kolejny test przeprowadzony przez Pjongjang mimo całkowitego zakazu tego rodzaju prób przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. I tą informacją zakończyliśmy skrót wiadomości z kraju ze świata.